Geopolityczny Dziennik Analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Wczoraj, 3 kwietnia, odbyły się wybory parlamentarne na Węgrzech oraz podwójne wybory prezydenckie i parlamentarne w Serbii. Zacznę od Węgier. Według no, niemal pełnych danych, opieram się na wynikach po przeliczeniu 98,95% głosów, rządząca Węgrami koalicja Fidesz i chrześcijańsko-demokratycznej Partii Ludowej zdobyła 135 mandatów w 199-osobowym parlamencie węgierskim, a zatem uzyskała większość. Konstytucyjnym. Zjednoczona opozycja, która po raz pierwszy w dotychczasowej historii wystawiła w każdym z jednomandatowych okręgów wyborczych tylko jednego kandydata, tak aby potencjalnie zwiększyć swoje. Szanse będzie mieć zaledwie 35 mandatów. Tutaj to zwycięstwo, to tak bardzo przekonujące zwy zwycięstwo. Po raz czwarty z rzędu większość dwóch trzecich miejsc w parlamencie. Właściwie jest wielkim zaskoczeniem dla większości analityków, dla większości komentatorów, ponieważ żaden z sondaży nie dawał tak zdecydowanego zwycięstwa właśnie partii ugrupowaniu Viktora Orbana i oczywiście biorąc pod uwagę fakt, że opozycja na Węgrzech była zjednoczona, że bardzo mocno starała się akcentować także między innymi prorosyjskie postawy części polityków rządzącej partii, to wydaje się, że społeczeństwo węgierskie popiera tę strategię, strategię otwarcia na wschód, którą reprezentuje Wiktor Orban, Peter Siarto i cały obecny establishment węgierski, a przynajmniej jego większość, zdecydowana większość. Co więcej, warto odnotować, że do parlamentu zupełnie nieoczekiwanie, ponieważ również żaden sondaż, ani żaden liczący się komentator nie dawał żadnych szans radykalnie prawicowej partii Nasza Ojczyzna na wejście do parlamentu, a rzeczywiście tutaj wszystko wskazuje na to, że siedem mandatów ta formacja, ta formacja polityczna zdobędzie. Co pokazuje, że ta, można powiedzieć, retoryka związana z krytyką obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, no i oczywiście także ta cała retoryka związana z niechęcią wobec pomocy dla Ukrainy, mówimy oczywiście o pomocy bezpośredniej militarnej, trzymania się z dala od tego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, to spotkało się z bardzo daleko idącą aprobatą społeczeństwa, społeczeństwa węgierskiego skala zwycięstwa Fideszów no, pokazuje Fakt zdobycia nie tylko 135 mandatów w 199-osobowym parlamencie, ale fakt, że Fidesz odniósł ogromne historyczne zwycięstwo w jednoosobowych okręgach wyborczych, jednomandatowych okręgach wyborczych. Przypomnę tylko, że zgodnie z węgierską ordynacją wyborczą 106 ze 199 deputowanych jest wyłanianych w jednoosobowych. Właśnie okręgach wyborczych, a pozostałe zgodnie z systemem DONTA. I biorąc pod uwagę te jednomandatowe okręgi wyborcze, to Fidesz wygrał aż w 88 ze 106 tych okręgach. To jest zdecydowanie, no to, jest, to jest tak naprawdę miażdżąca, miażdżąca przewaga. Biorąc pod uwagę fakt, że tak naprawdę żaden z sondaży. Nie dawał takiego zwycięstwa, właśnie wybor, wyborczego Wiktorowi Orbanowi. No jasno to wszystko pokazuje, że ta polityka wewnętrzna, ale także ta polityka zagraniczna, która w ostatnich tygodniach była bardzo silnie akcentowana przez opozycję, no oczywiście pod kątem krytycznym wobec samego Orbana, ta polityka zagraniczna jest aprobowana przez zdecydowaną większość społeczeństwa węgierskiego, i tutaj Myślę, że warto podkreślić i te kwestie bardzo twardego stanowiska premiera Orbana, jeśli chodzi o spory w Unii Europejskiej, jak i oczywiście ten, te relacje węgiersko-rosyjskie, czy też stosunek Budapesztu do agresji Rosji na, na Ukrainę. Myślę, że warto tutaj odwołać się do kwestii. Tych, tego mechanizmu, który jest nazywany pie, pieniądze za praworządność. Ten mechanizm, który stanowi no, taką oś sporu między Warszawą i Budapesztem, a Brukselą. W lutym tego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej postanowił oddalić skargi Polski i Węgier na mechanizm warunkowości, który właśnie jest nazywany zasadą pieniądze za praworządność. Ten mechanizm, zgodnie z tym, co mówią urzędnicy w Brukseli, miałby być wykorzystywany do jak to nazywają, ochrony budżetu Unii w przypadku naruszenia praworządności w państwach członkowskich. Oczywiście pytanie, co to jest naruszanie praworządności, jak miałoby być to interpretowane, przez kogo, no i jakie fundusze miałyby być zawieszone, jak, jak mogłoby to wyglądać w świetle prawa, że państwo członkowskie Unii Europejskiej miałoby być pozbawione funduszy właśnie przez jakieś kwestie ideologiczne, bo tak to moim zdaniem należy, należy zakwalifikować. I niewątpliwie to twarde, to twarde stanowisko węgierskiego MSZ spotkało się z bardzo dużą aprobatą społeczeństwa węgierskiego. Podobnie zresztą jak wypowiedzi premiera Orbana już po tej nowej odsłonie agresji rosyjskiej na, na Ukrainę. Myślę, że warto tutaj zacytować wypowiedź węgierskiego premiera w jego oświadczeniu dla mediów po szczycie. NATO w Brukseli w tym, w tym miesiącu. Tutaj będzie cytat. W wojnie Rosji z Ukrainą Węgry są, są po stronie Węgier, pomagają potrzebującym, ale chcą się bronić i chronić własne interesy narodowe. Widać tutaj, koniec cytatu, to widać tutaj bardzo, bardzo mocno eksponowanie właśnie tej węgierskiej perspektywy, węgierskiej racji stanu, niechęć do angażowania się oczywiście odrzucenie em, takich propozycji, które zgłaszał polski wicepremier Jarosław Kaczyński misji wojskowej, nazwijmy ją misją pokojową, ale wiadomo, że byłaby to misja, misja uzbrojona właśnie na Ukrainie, nie chcąc angażować Węgier po prostu w konflikt, w konflikt który zdaniem Wiktora Orbana nie dotyczy Węgier. No oczywiście opozycja starała się eksponować Oficjalną wizytę Orbana i Sijarto, czyli szefa także węgierskiej dyplomacji, 1 lutego tego roku w Moskwie. Kwestia negocjacji kolejnych kwestii gazowych, energetycznych. Pamiętajmy, że dzięki kontraktowi z Rosją została wybudowana elektrownia jądrowa w Pax, cztery reaktory, negocjowano budowę kolejnych dwóch. Pamiętamy, że to Viktor Orban negocjował kwestie dostaw, dostaw gazowych, czy podpisywał właściwie te, te, te umowy na dostawy 4,5 mld m sześciennych gazu z Rosji. To wszystko opozycja na Węgrzech starała się wykorzystać przeciwko samemu Orbanowi, natomiast społeczeństwo węgierskie, obywatele Węgier no bardzo twardo tutaj stanęli na, 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 na właśnie w tym punkcie, punkcie widzenia, na tym punkcie widzenia, które reprezentuje Wiktor Orban. I kolejna kwestia, czyli wybory, wybory podwójne, prezydenckie i parlamentarne w Serbii. Dotychczasowy prezydent Aleksandar Wucić i kierowana przez niego serbska partia postępowa SNS wygrali wczorajsze podwójne, podwójne wybory. Według tych powyborczych sondaży i jeszcze niepełnych danych już w pierwszej turze prezydent Vucic uzyskał reelekcję, miał uzyskać no, blisko 60% poparcia, jego główny rywal Zdrawko Ponosz, generał w stanie spoczynku, około 17% poparcia. Natomiast SNS miała według sondażowych wyników uzyskać 43% głosów. I tutaj także wielu komentatorów wskazuje na to, że podobnie jak polityka węgierska, polityka wielowektorowa, polityka bardzo elastyczna zyskała sobie spore poparcie. Czy decydujące, właściwie, poparcie w społeczeństwie węgierskim? Tak i ta polityka balansowania, którą reprezentuje prezydent Vucic, również w samej Serbii uzyskała, uzyskała spore poparcie. Faktem jest, że prezydent wucic jest przywódcą który twardo trzyma kurs na integrację europejską i jest niewątpliwie takim przywódcą traktowanym przez urzędników w Brukseli jako taki no nazwijmy to przywódca do przełknięcia to mimo to stara się realizować politykę bardzo elastyczną politykę politykę także utrzymywania względnie dobrych relacji z Chińską Republiką Ludową i dobrych relacji z Federacją Rosyjską. Zresztą całkiem niedawno prezydent Wucić mówił wprost, że opowiada się przeciwko, cytuję, niszczeniu relacji z tradycyjnymi przyjaciółmi Serbii. Koniec cytatu. Co prawda nie sprecyzował, o jaki kraj mu dokładnie chodzi, ale komentatorzy, obserwatorzy polityki serbskiej doskonale wychwycili, że, że chodzi tutaj o Rosję i o Chiny. Wyniki wyborów zarówno na węgrzech, jak i w Serbii pokazują, że głoszony przez wielu idealistów, taki odwrót od realizmu, na rzecz, na rzecz właśnie liberalizmu, na rzecz konstruktywizmu w polityce państw europejskich. No taki pogląd jest moim zdaniem przedwczesny, to czy. Znaczy te pogłoski o śmierci realizmu w Europie są zdecydowanie przedwczesne. Jasno te wybory pokazują, że, że realizm w, przynajmniej w części państw europejskich ma się całkiem dobrze, że ta ochrona interesów narodowych i racji stanu ma się całkiem, całkiem nieźle i że można uprawiać z jednej strony politykę, politykę europejską, z drugiej strony utrzymywać, utrzymywać dobre relacje gospodarcze z krajami poza europejskimi czy poza Unii Europejskiej. Myślę, że bardzo ciekawym takim testem i papierkiem lakmusowym na ile dobrze ma się realizm w Europie Zachodniej będą najbliższe wybory prezydenckie we Francji, bo tam również widzimy, że te postulaty takiego, takiej no można powiedzieć, balansującej polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa również są bardzo mocno obecne. Dziękuję Państwu za uwagę.